dziwnie. Czytałaś ulotkę? Tak. Co on napisał? Zgodnie się do prawdy. A widziałaś tu jakieś lisy? Znasz kogoś, kto widział? Lisy są chytre, ukrywają się. Obudź się. Nie ma żadnych lisów. Oni to wiedzą, ale boją się prawdy. Przecież ci wszyscy ludzie, którzy zginęli, ci, którzy stracili swoje farmy. On wierzy. On wierzy w to, co robi. Wszyscy jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko. Jak będą pan tu mawiać się od dziecka? Nie, nie. Chcę, żebyś zostawił na farmę, żebym pojechał. Najgorsze, co teraz możemy zrobić, to panikować. Będziemy wtedy wszyscy wyglądali, jakbyśmy byli winni. Po prostu się zachowujmy normalnie. Jeden suchy dzień. Samuelu, gdzie byliście? Świnie uciekły. Próbowaliśmy je zapędzić. Przez godzinę. Biegałam po deszczu jak idiotka. Nic się wam nie stało? Świnie są cwane. Jak się zostawi drzwi niedomknięte, to sobie same je otworzą. Ja nie zostawiłem niedomknięte. Aha. Przepraszam, pewnie umierasz z głodu. Ja nie zdążyłam nic przygotować. Jeżeli był taki głodny, to mógł sobie sam coś zrobić. Co w tym waszym instytucie nie uczono was gotować? Musimy o czymś pomówić. A mogę przynajmniej zdjąć kurtkę? Chyba tak. Zrobię kawę. Nie. Usiądźcie, proszę. Czy któryś z was może mi to wyjaśnić? Co to jest? Propaganda. Kłamliwa ulotka na temat lisów. Tak. Tak. Ja... ktoś mi to wcisnął. Jak byłam w zeszłym tygodniu na targu. Ktoś? Ktoś. To znaczy, nie wiem kto. To mógł być ktokolwiek. Był tłok. Ja to miałam od razu spalić. Natychmiast... Zachowam to, pozwolisz? Przecież ja nie mogłam tego po prostu wyrzucić do kosza, co gdyby zobaczyło mnie jakieś dziecko. Albo gdyby ktoś to podniósł i pomyślał, że to ja rozdaję. Znalazłem ją w kieszeni twojego swetra. Zbawiłeś jej rzeczy? Przeszukałem dziś cały dom i obejście, kiedy was miałem. Ale nie masz prawa. Wręcz przeciwnie, mam specjalne zezwolenie na przeszukanie tak. własności każdego, kogo uznam podejrzanym. Ja po prostu Ja zapomniałam, zupełnie zapomniałam, że ona tam jest. Miałaś ten sweter na sobie w zeszłym tygodniu, w dniu wizyty Sary Box. I zapomniałaś, że ulotka jest nadal w kieszeni. Tak, tak, bo ja chowam po kieszeni różne rzeczy. Ty masz polską przecież jest zajęta, nie? Z zakupów. Czytałaś to? Nie. Przejrzałam. Nie sądzę, żebyś rozprowadzała te ulotki, to. Ale już samo ich posiadanie możecie wpędzić w kłopoty. Trzeba było ją zniszczyć, kiedy tylko dostała się w twoje ręce. Oczywiście, i ja tak zrobię, jeżeli to kiedykolwiek się powtórzy.